Chodź ananasku. Co ty powiedziałeś? Jaką kolejną sztuczkę teraz będziemy robić? To jest bardzo dobre pytanie i to jest bardzo dobry pomysł na odcinek. Zrobimy 5 podstawowych sztuczek dla street trailowców. Cześć. Kogo my tu mamy? Daniel kupił rower do street trailu. Jak ostatnio połamałeś swoją trailówkę, tak? Tak. I zaczynasz przygodę ze street trailem. Dokładnie tak. I czego chciałbyś się nauczyć na początek? Bo napisałeś do mnie, żebym cię czegoś się nauczył i od czego zaczynamy? Full jump high jump. Próbowałeś już tą sztuczkę? Tak. Pokażesz jak to, dobra. Jak to sobie wymyśliłeś na początku? Okej. Okay. Musisz to spróbować zrobić normalnie, czyli po BMX-owemu. Wyrzucić rower w bok, a samemu wylądować tutaj. Jakbyś nie myślał o trafianiu lewą nogą, prawą nogą w oponę, to zrobisz tak. Następnym etapem może być to, żebyś zaczął wzrokiem ogarniać, gdzie będziesz chciał postawić nogę na oponie. Czyli spróbuj się skupić na miejscu, gdzie postawisz nogę. Jak się masz czuł pewnie, to dawaj, stawiaj od razu i nie ma czasu. Od razu. Od razu? Dobry! Nie było tego wyrzutu. Dobrze! Dzisiejszy odcinek będzie dla mnie odpoczynkiem, a dla chłopaków mam nadzieję progresem, bo ja nie będę się dzisiaj zbyt mocno eksploatował, a ten czas poświęcę na to, żeby... Co, zrobiłeś? Kurde, ile to było prób? Jest! 15. Z 15 prób? Powtarzasz, to musimy teraz nagrać. Kurde, ale tak krzywo wylądowałem. Też zrobiłeś? Prawie, ale dobrze, bardzo dobrze to robisz. Dobrze wyrzucasz, mega dynamicznie. Ale... Tak! Chcesz spróbować od początku? Wyskakujesz mniej więcej tak i wybijasz nią nogą rower. Dobrze. Skaczę na tą nogę, na której jestem, tak? Od tutaj skaczesz. Przednią nogą. Przednia noga idzie na oponę. Z drugiej strony musisz lądować. Z drugiej strony. Bo tak. Będziesz w lewo wybijał. I będę wybijał sobie w lewo. Dobra. Na początek na ziemię próbuj zeskakiwać. Nie myśl w ogóle o celowaniu w oponę. Przyzwyczaj się do samego ruchu, nie? Zobacz, Danko, ty robisz coś takiego, że nogę na oponę stawiasz w ten sposób, czyli w ten sposób. A jak zaczniesz stawiać ją w ten sposób, to zyskasz taki drobiazg, który w momencie, kiedy już będziesz przechodził do tej fazy ostatniej, gdzie będziesz zaczynał dropa, to ciało z natury, z tego ułożenia, będzie odkręcało cię dalej do rotacji. Będzie ci łatwiej zeskoczyć, niż jakbyś miał ją w ten sposób. Bo jak jesteś w ten sposób, to będziesz sobie przeszkadzał tym naprężeniem i będzie trudniej zeskoczyć. Masz problem z przerzuceniem lewej nogi? Ciężko mi ją trafić, żeby to ona pasła. To skatuj najpierw sam wyskok. Nie myśl jeszcze o oponie, tylko o, no. I krzyżuj te nogi tak, żeby tą lewą tylną wyrzucać. Wszyscy katują. O! Co? Co się stało? Otóż to, dobrze Serafin. Co on tu chowa? Kurde, kanapę, jakieś salami chyba. To znaczy, że jest dobra jazda, jak Jonasz zgłodniał. I co, zaczęło się dobrze? Zaczęło się dobrze, a z czasem co? No, już nie wychodzisz czasem. Coś się zacięło. Tak. Ale to tak jest, że często jak pierwsze próby wykonujemy, to jest ekscytacja, wszystko jest jakieś tak dziwnie proste, ale po 20-30 podejściach nagle robimy coś kompletnie inaczej i jest smuteczek, ale ta sytuacja minie szybciej niż się wydaje. Drugiej sztuczki jakiej byś się uczył?
180 bym zrobił. U ciebie, Jonasz, czego brakuje? Siły. Siły. U Daniela pojawia się taki element, że często łatwiej mu odwinąć w drugą stronę, czyli robi 1.8 przez na przykład lewe ramię, a później zamiast kontynuować odwijkę dalej przez lewe ramię, to odwijasz przez prawe. Żeby stylu pilnować, to pamiętajcie, że odwijamy zawsze zgodnie z rotacją. Dobrze zawalczył. Jaka trzecia sztuczka? Manual. Podpowiedziałem chłopakom, żeby manuala zaczęli próbować mniej heblując i niżej opuszczając przednie koło. Chłopaki za dobrze jeżdżą. Jaka kolejna sztuczeczka? Czyżby fejki z górki? Mniej hebla, mniej stawiaj opór na korbach i wychyl się mocno do tyłu. Jest ważne, bo to jest tak, podstawa, żeby zrobić odwijkę, podstawa, żeby nauczyć się fejki nose manuala, podstawa, żeby zrobić kaba na przeszkodę, więc jak nie kontrolujemy w żaden sposób jazdy do tyłu, to nawet jak umiemy 1.8, jak umiemy jakieś tam wskoki typu side hop, no to nie połączymy tego, bo brakuje tego elementu, gdzie jedziemy na rowerze do tyłu, więc katujcie, a żeby katować, to najlepiej właśnie znaleźć sobie jakiś delikatny skos i na trochę większej prędkości odważyć się, wyskoczyć, zrobić 1.8 albo z pivota na przednim kole i odchylić się jak najdalej do tyłu, po to, żeby śmiało, odważnie móc skręcać kierownicą. Jak tego spróbujecie, jak się odważycie tak naprawdę zdecydowanie trochę tą kierownicą pomieszać, to fejki zaczyna w pewnym momencie tak wchodzić, że jest kontrola, jest fajnie i otwierają się nowe możliwości. Pomysł na piątą sztuczkę. 3-6 drop.